Jak powszechnie wiadomo, wystarczy dostęp do internetu, aby samorządowców na żywo móc podglądać przy pracy. Jedne sesje są mniej, inne bardziej ciekawe. Wiele zależy od politycznych konfiguracji oraz temperamentu i wyrazistości posiadaczy mandatów. Sądząc po nowym układzie Legionowskiej Rady Miasta, jej występy będą cieszyć się powodzeniem. W odróżnieniu od comiesięcznych sprawozdań prezydenta, podczas których trudno dostrzec na sali skupienie. Nawet jeśli, tak jak ostatnio, gdy wspominał o jednej z miejskich inwestycji, mówi on rzeczy nader interesujące. Akurat ten remont próbowaliśmy przed wyborami zrealizować i podjęliśmy decyzję o unieważnieniu przetargu, gdyż naszym zdaniem było to za drogie już po wyborach. Myślę, że to też ma znaczenie. Ogłosiliśmy kolejny przetarg i zgłosiła się firma, która budowała ulicę Husarską, tylko ten odcinek do Rądka, i zaoferowała cenę o połowę mniejszą niż oczekiwano tego 2 miesiące wcześniej przed wyborami. Jeszcze raz potwierdziło się więc, że inwestycyjny rozsądek popłaca. Zamiast przerabiać remonty w kampanijny oręż, w ratuszu woleli poczekać i zaoszczędzić kupę publicznego grosza. A skoro mowa o oszczędnościach, na grudniowej sesji wiceszef rady zasugerował redukcję cyklicznej prezydenckiej wyliczanki, czemu dopiero teraz nie zdradził. Rozumiem, że mamy pierwszą sesję, tak, spora część radnych jeszcze nigdy nie zapoznawała się z tymi informacjami. Ale mamy, to jest informacja o pracach między sesjami, nie informacja o wszystkich pracach między sesjami. Ja miałbym taką propozycję, żeby na przyszłość jednak najważniejsze tematy wybierać, a radni, jeśli chcą, to zawsze mogą w formie pisemnej to jest się zapoznać. No, chyba że Państwo mają inne zdanie, ja tylko myślę, że tak będzie lepiej. Czy prezydent i przewodniczący rady okroją swe wystąpienia, pokaże przyszłość. Z pewnością jednak internetowi widzowie, w odróżnieniu od większości radnych, powinni uważnie ich słuchać. Często pojawiają się tam bowiem naprawdę gorące newsy. Marek Pawlak został przez Radę Nadzorczą Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w związku z nagłą rezygnacją ze względu na stan zdrowia pana prezesa Narcyza Tokarskiego. Ze stanowiska prezesa PEC-u został pan Marek Pawlak powołany na prezesa PEC-u. Zostaje w urzędzie, ma na 0,6 etatu. Część jego obowiązków przejąłem ja. Tą informacją także, żeby była jasność, nikt na wspomnianej sesji się nie przejął.